Proszę Państwa, Rafał Sonik. Dzień dobry Państwu. Jestem po raz pierwszy w tak profesjonalnej konferencji, ale nie mam z tego powodu jakiejś większej tremy, dlatego że to, co Wam powiem, będzie po prostu moim życiowym doświadczeniem. A to chyba najprościej opowiedzieć, jeżeli niczego nie trzeba kreować czy fałszować. Otóż pewnie spodziewaliście się, albo spodziewalibyście się, że wystąpię tu w stroju rajdowym, ale doszedłem do wniosku, że byłbym wtedy trochę reklamowo, marketingowo choinką i że znacznie cenniejsze jest to, żeby w Polsce, szczególnie w tych czasach, występować w polskiej garniturze, w polskiej koszuli, we wszystkim tym, co kreuje wartość naszego kraju. I chciałbym zacząć od postawienia Państwu i sobie pytania, jak to się stało, że znaleźliśmy się tutaj w Krakowie, w hotelu Hilton, w Krakowie, w którym tego typu hoteli nigdy wcześniej nie było. Co spowodowało, co było tym pierwszym momentem, który wywołał lawinę późniejszych wydarzeń, dzięki którym możemy tutaj być. Szukając tego momentu, doszedłem do 1958 roku, kiedy biskup Baziak, chyba nikomu z nas nieznany, albo prawie nikomu, konsekrował księdza Karola Wojtyłę na biskupa. I powiedział wówczas: potrzebuję biskupa do roboty, a nie do ozdoby. Co się stało dzięki temu wydarzeniu? Otóż biskup Baziak dostrzegł buławę generalską, wielki talent w księdzu Karolu Wojtyle. Postąpił tak wbrew całej ówczesnej hierarchii kościelnej. Okazał się więc pierwszym wizjonerem, ponieważ dzięki Karolowi Wojtyle, późniejszemu kardynałowi i późniejszemu papieżowi, został wywołany proces, którego największymi beneficjentami jesteśmy właśnie my. Ten proces miał kilku najważniejszych aktorów i warto ich dzisiaj przypomnieć, choćby dlatego, żebyśmy wiedzieli, komu około połowy ludności świata zawdzięcza coś, co jest bez wątpienia najcenniejsze. Był to Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, który, jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, był wcześniej aktorem. I nic nie wskazywało na to, że kiedyś będzie nie tylko prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych wizjonerem, który zakończy zimną wojnę, kilkadziesiąt lat wyścigu zbrojeń ze Związkiem Radzieckim, posłucha papieża Polaka i uwierzy w rewolucję, która zaczęła się w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Aktor, prezydent, wizjoner. Nie byłoby tej rewolucji, gdyby ksiądz Karol Wojtyła nie był konsekrowany przez biskupa Baziaka na kardynała wbrew woli hierarchii kościelnej. Nie byłoby też tej rewolucji, gdyby nie Lech Wałęsa, choć oczywiście nie sam, to wiemy doskonale. A więc, gdyby nie wizjonerem, nie okazał się robotnik, elektryk. Nie byłoby tej rewolucji, gdyby Lech Wałęsa nie spotkał się z takimi ludźmi jak Tadeusz Mazowiecki, no i z naszej perspektywy osoba, której nie sposób nie wymienić, a mianowicie Leszek Balcerowicz. Nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby wolności. Klucza do wszystkiego w życiu dla połowy ludzkości, która wtedy była, żyła w systemie komunistycznym i socjalistycznym. I to jest odpowiedź na pytanie, gdzie i dzięki komu wystartowaliśmy. W którym momencie dostaliśmy największą życiową szansę? Tak się stało, że w 1980 roku miałem 14 lat. Mieszkałem na osiedlu na Stoku w garsonierze, którą mieli moi rodzice i nosiłem ulotki do huty imienia Lenina, dzisiaj zupełnie innej firmy. Nosiłem ulotki
kompletnym takim wahaniem, bo nie miałem pojęcia, co z tego będzie, ale wszyscy czuliśmy, że nic innego nie daje żadnej nadziei na zmianę naszego szarego życia. A życie było wtedy bardzo, bardzo szare. Tak szare, że moi rodzice zarabiali $50 miesięcznie łącznie. Mój ojciec był inżynierem, moja mama nauczycielką i kiedy starałem się kupić porządne narty, żeby móc się na nich ścigać, okazało się, że nie mają tyle oszczędności. Że ich całe roczne oszczędności są mniejsze niż kwota, którą trzeba zapłacić za narty, wiązania i buty. Wtedy postanowiłem, że zarobię sobie na nie sam. Zobaczyłem, że życie daje mi taką szansę dzięki temu, że istniały giełdy narciarskie. Zacząłem więc kupować i sprzedawać narty. Najpierw w sklepach górniczych na Śląsku, mając lat 15, prosiłem starszych kolegów, którzy mieli auto, żeby mnie zawieźli, płaciłem im za to. Później zrobiłem prawo jazdy, jeździłem swoim samochodem i kupowałem narty i sprzedawałem je od zawodników, którzy mieli kilka par więcej z Polskiego Związku Narciarskiego. W ten sposób już w liceum byłem przedsiębiorcą. Mając lat 16 i prawo jazdy i swój pierwszy samochód, mogłem przede wszystkim moim rodzicom powiedzieć, nie musicie wydawać na moje pasje swoich oszczędności. Mogłem się też czasem od nich uniezależnić. Zupełnym przypadkiem to uniezależnienie nie było dla mnie furtką do imprezowania, picia, zabawy czy jakichś innych frywolnych rzeczy w życiu, o których myślała większość młodzieży, która to młodzież nie miała za bardzo innej drogi w życiu wtedy. Dla mnie wolność od opieki rodzicielskiej i wolność w wieku lat 16 czy 17 oznaczała, że mogłem wyjść ze szkoły, wsiąść już do własnego samochodu, choć skromnego, na którym były zapakowane narty na bagażniku i jechać w góry, trenować, a później startować w zawodach. Dzięki temu bardzo szybko uświadomiłem sobie nie tylko, co to znaczy wolność, jak jest ważna, ale przede wszystkim uświadomiłem sobie, że moment, w którym podjąłem decyzję, żeby zarobić swoje pierwsze pieniądze, był efektem pasji. A tata powiedział mi, kiedy miałem kilkanaście lat, może 13, pamiętaj synu, tylko wtedy w życiu odniesiesz sukces, jeżeli to, co będziesz robił, będzie twoją pasją. Jeżeli będzie cię to pasjonowało, prędzej czy później zwyciężysz, osiągniesz wszystko, o czym marzysz. A jeżeli będziesz to robił jak pańszczyznę, nic nie będzie dla ciebie satysfakcjonujące i nie osiągniesz sukcesu. Myślę, że tata nawet nie był świadom, co z tego się później urodzi, co się wydarzy. W 1989 roku byłem właścicielem firmy jako student Akademii Ekonomicznej, która zatrudniała kilkadziesiąt osób. Sprzedawałem hurtowo towar importowany z Włoch, Austrii, Niemiec, Holandii państwowym firmom Centralom Handlu Wewnętrznego. WPHW, SPHW, Otexowi, Arkisowi. Firmom, które miały w Polsce setki, a nawet tysiące sklepów. Sprzedawałem w ilościach hurtowych, więc obrotu towarowego było już wtedy sporo. Jednak wszystkie te firmy były państwowymi, dużymi, teraz można byłoby powiedzieć, molochami. Kiedy więc w 1989 roku zostały ogłoszone założenia planu Balcerowicza, uświadomiłem sobie, że za kilka miesięcy, czyli na początku 1990 roku, po wprowadzeniu tego planu, najprawdopodobniej moi klienci zbankrutują. Dlaczego? Bo byli obciążeni kredytami, które jeszcze wtedy kosztowały 3% miesięcznie, 36% rocznie, przy inflacji około 700% rocznie, a więc dekapitalizowały się w zastraszającym tempie. Miałem ogromną ilość towaru u odbiorców, jeszcze nie zapłaconą, w drodze do Polski i zamówioną. Musiałem cały ten towar zebrać do magazynu, odebrać płatności lub towar od moich odbiorców, zatrudnić kilkadziesiąt dodatkowych osób i w ten sposób uniknąć bankructwa. Udało się to zrobić. Dzięki temu zastałem 1 stycznia 1990 roku
przygotowany. Miałem wszystkie płatności zrealizowane, a towar był w gigantycznym magazynie Arpisu przy ulicy Długiej, albo Oteksu, nie pamiętam. Miałem 80 tirów towaru do sprzedania, biegnące terminy płatności do moich dostawców, których nie obchodziło to, że w Polsce wprowadzono plan Balcerowicza, i wciąż ryzykowną sytuację. Znalazłem miejsce na rogu Podwala i Prudniczej, szukałem w wielu innych miejscach i tam cały ten towar ulokowałem kilka miesięcy później. W pierwszym roku działalności Elefant przyniósł prawie 7 milionów dolarów obrotu i z tej inwestycji mogłem następnego roku, w 1991 roku, powiedzieć do McDonald'sa: jestem gotów zainwestować w ten projekt, w wasz projekt w Polsce. A McDonald's postawił wtedy taki warunek, że wejdzie do Polski z dużym przedsięwzięciem, bo wtedy, jeśli lokalny przedsiębiorca zainwestuje pierwsze 10 milionów dolarów na swoje ryzyko. Miałem 25 lat. Wziąłem więc starszego wspólnika, znalazłem starszego wspólnika, który jest bardziej doświadczony. W ten sposób powstała spółka z Jurkiem Starakiem, którą mamy do dzisiaj. 7 milionów dolarów pożyczyliśmy od banku, 3 miliony dolarów były nasze i powstało pierwszych 6 McDonald'sów w Polsce. Dzisiaj McDonald's jest praktycznie wszędzie i jest jakiegoś rodzaju indeksem polskiej gospodarki. W ten sposób podziękowałem Lechowi Wałęsie za dwa najważniejsze hasła, które wówczas wypowiedział. Być może niektórzy z Państwa je pamiętają. Pierwsze było o braniu spraw w swoje ręce i o 100 milionach złotych. A to drugie było o generałach. Że Polsce dzisiaj, w 1990 roku, najbardziej potrzebni są amerykańscy generałowie. Ale już nie ci wojskowi, tylko General Motors, General Electric i tego typu koncerny. Wprowadziliśmy w 1992 roku do Polski McDonald'sa, a dwa lata później podpisaliśmy kontrakt z British Petroleum na budowę sieci stacji w Polsce. To, że wcześniej zrobiliśmy McDonald'sa, było dźwignią uwiarygodniającą nas przed jednym z największych koncernów naftowych na świecie do tego, żeby zawrzeć z nami joint venture 50-50, tak jakbyśmy zawierali spółkę jak równy z równym. Bez żadnych Russian Roulette i innych tego typu regulacji, jeżeli dwóch nierównych partnerów zawiera spółkę 50-50. Byliśmy po prostu partnerami jak równy z równym. I w ten sposób po raz kolejny podziękowaliśmy już jako duża grupa ludzi wokół mnie za to, że w 1980 roku odwagą wykazali się starsi od nas Polacy. Przeskoczyli płot, utworzyli okrągły stół, dokonali porozumień, które wywołały największą bezkrwawą rewolucję świata, obalenie komunizmu. I tak przez kilka lat od 1990 roku budowałem wartość swoich firm, udziałów w firmach z koncernami i w zasadzie można powiedzieć, że po latach 80., kiedy szedłem głównie za pasją, moją pasją stał się biznes, moją pasją stała się praca. I tego się nie wstydzę i nigdy nie będę wstydził. Jednak w wieku 30 paru lat, 10 lat później, doszedłem do wniosku, że warto akumulatory, czyli to, co nas, co stanowi o tym, jak jesteśmy sprawni, jak jesteśmy mocni na co dzień, jednak częściej ładować, a nie tylko wciąż rozładowywać pracą. Pracą oczywiście ponadnormatywną, po kilkanaście godzin dziennie. Zupełnie przypadkowo okazało się, że kolejna dyscyplina sportu, a uprawiałem ich wtedy kilka, choć oczywiście wszystkie amatorsko i tylko w miarę wolnego czasu, wciągnęła mnie tak bardzo, że stałem się zupełnie niepostrzeżenie zawodnikiem w wieku 34 lat. Zacząłem jeździć na zawody najpierw na kilka, później na kilkanaście w ciągu roku, aż wreszcie w 2005 roku byłem na 32 zawodach w ciągu roku, czyli od wiosny do jesieni, w każdy weekend, od piątku do niedzieli. Nazywali mnie prezes.
Dlatego, że przyjeżdżałem na zawody z kierowcą i siedziałem na tylnym siedzeniu samochodu. Pozornie mogłoby się wydawać, że dlatego, że mi się poprzewracało w głowie, może jestem zamożny i dlatego stać mnie na to, żeby jechać z kierowcą. Otóż nie, proszę Państwa. Było zupełnie inaczej. Jeździłem na zawody z kierowcą dlatego, że przez cały dzień, a noc w piątek z Krakowa na północ Polski mogłem dzięki temu pracować w aucie. A wracając z zawodów w niedzielę wieczorem na poniedziałek rano mogłem po prostu spać. Bo tego wymagała moja praca. Parę lat później, w 2007 roku, na zawody zaczęli przyjeżdżać na Mistrzostwa Polski. Byłem wtedy już sześciokrotnym mistrzem Polski w kilku dyscyplinach kładowych, bo to najfajniejszy sport na świecie, jak się zapewne domyślacie. Otóż przyjechali Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem, którzy byli doświadczonymi dakarowcami. Byli prezes. Się ścigasz na jakichś zawodach, tutaj w Bieszczadach czy w Karkonoszach, że nie ma sensu, pojedź na poważne zawody. Pytam, na jakie? No jak to na jakie? Na Dakar. Chłopaki, ale ja nigdy nie przejechałem więcej niż 300 km dziennie. Oni pogłaskali, pouśmiechali się, a później okazało się, że zaczęli przyjmować zakłady, jak już się zdecydowało pojechać na Dakar, ile dni przejadłem. I za każdym razem, jak przyjeżdżałem na biwak, pierwszego dnia Dakaru w 2009 roku, mówili mi, kto przegrał. Pierwszego dnia przegrał ktoś tam, drugiego dnia ktoś tam, trzeciego dnia ktoś tam. A szóstego dnia Jacek Czachor, a może nawet to był piąty dzień, Jacek Czachor taki umorusany, jeszcze w ogóle nie miał siły wstać i się wykąpać, podniósł się z łóżka polowego, jak podjechałem do naszego wspólnego serwisu na biwaku na mecie i mówi, prezes, wszyscy już czekali, nikt ci nie dawał tyle dni, że przejedziesz. Na czym ty lecisz? Byli pewni, że się koksuje, że się czymś niedozwolonym albo tajemnym wspomagam. Byli pewni, że robię coś, co im się nie mieściło w głowie, bo to był ich chyba 10 czy 11 Dakar wówczas. Więc byli bardzo doświadczonymi zawodnikami. Wciąż jeszcze byliśmy wtedy dobrymi przyjaciółmi. Jednak przez następnych kilka dni okazało się, że z wielkimi przygodami i perypetiami, ale wciąż jadę dalej. A 3 czy 4 dni przed metą okazało się, że jest ogromna szansa, że stanę na podium. Było to wielkie zaskoczenie dla mnie, ale nie mniejsze dla nich. Tego się kompletnie nie spodziewali. Byli przekonani, że zobaczą człowieka, który każdego kolejnego dnia będzie mniej gotowy do tego, żeby następnego dnia znowu wystartować i stawić czoło 600, 700, 800 czy 900 kilometrom, które są do przejechania. Przypomnę Was, nigdy wcześniej nie przejechałem więcej niż 300 km w ciągu jednego dnia. Odkrywałem samego siebie. Odkrywałem możliwości mojego kłada, co oczywiste. Ale przede wszystkim odkrywałem możliwości tego, co ja sam potrafię, czego ja sam potrafię dokonać. Mógłbym Państwu opowiadać cały wieczór, dzień po dniu, bo przewija się to w mojej pamięci jak film. Ale kiedy skończyłem ten Dakar na trzecim miejscu i straciłem ich jako przyjaciół, zyskałem jednak coś, co jest absolutnie nieporównywalne z niczym innym. Otóż przekonałem się o tym, że żaden horyzont nie kończy świata. Że żaden horyzont nie kończy naszych możliwości. Za każdym kolejnym horyzontem jest następny i następny i następny. Za każdym kolejnym horyzontem, jeśli rozłożyć odpowiednio siły, będziemy w stanie znaleźć jeszcze większy sukces, jeszcze większą satysfakcję, jeszcze większą radość i jeszcze większe spełnienie. Ten Dakar zupełnie zmienił moje życie. Mówi się, że Dakar to narkotyk, mówi się, że Dakar to uzależnienie. Otóż moim zdaniem Dakar to jest życie w pigułce. Czyli skondensowane do 2 tygodni życie, w którym przeżywamy wszystko to, co w realnym życiu jest rozciągnięte w czasie. Nadzieje, rozczarowania, euforie, przykrości, rozpacz. Wreszcie najczęściej na końcu coś, co przeżyłem parę lat później. I zaraz do nas. Kiedy więc skończyłem ten pierwszy Dakar i to na trzecim miejscu, przekonałem się o tym, co Państwu opowiadam. Chwilę później pojawiła się myśl, no dobrze, ale to jest trzecie miejsce. Przecież skoro dałem radę,
dojechać na podium jako pierwszy Polak w historii, jako jeden z niewielu, którzy w ogóle dotarli do mety, bo dociera do mety z reguły mniej niż połowa tych, którzy stają na starcie, to mój apetyt jest większy, chcę Dakar wygrać. Następnego roku, świetnie przygotowany, pojechałem Dakar wygrać. Wygrałem pierwszy etap, ale następnego dnia w górach przeciąłem oponę i 7 godzin jechałem na feldze lewej przedniej przez góry w Kordobie w Argentynie. Po pierwszym dniu byłem pierwszy, a po drugim dniu byłem ostatni. Przede mną było 12 dni jazdy i pełna świadomość, że o zwycięstwie nie ma już co marzyć. Mogłem albo wrócić, albo walczyć dalej. Przez następne 12 dni ograbiałem tę stratę, aż w końcu skończyłem kraj na 5. miejscu. Które było gorsze od tego rok wcześniej, ale nauczyło mnie, że mogę już zwyciężać kolejne etapy, bo już w tym razie zwyciężyłem pierwszy i któryś z ostatnich etapów. A więc następnego roku pojechałem wygrać Dakar. I pierwszego dnia, prowadząc odcinek specjalny, miałem wypadek. Połamałem palce, kości śródręcza, uszkodziłem kręgosłup. Prawie cały rok trwała rehabilitacja. Straciłem sponsora, który przez moment był Orlen, i straciłem na moment tylko wiarę w to, że to się jednak uda. Ale po paru miesiącach tę wiarę odzyskałem. I pojechałem na Dakar 2012 po co? Wygrać. W odbiorach technicznych, które były powtarzane, najpierw były robione we Francji, a później w Madelplata w Argentynie, okazało się, że cztery kłady zostały zakwestionowane. Trzy polskie i jeden Czech. Identyczne kłady. Możemy wystartować, ale poza klasyfikacją. Był to cios, ale cios z twardego już człowieka. Komisja techniczna uznała, że nasze kłady są inne niż te podane w zgłoszeniu i nie spełniają warunków wymaganych przez rankę. Nie zgodziłem się z tym, bo nie mieli racji. Zapłaciłem więc za wszystkich czterech zawodników, bo tamci byli już zrozpaczeni, zrezygnowani, wpisowe. Oprotestowałem tę decyzję, została odrzucona. Dopuszczono nas do rajdu poza klasyfikacją, ale ze wszystkimi szykanami i przepisami, tyle, że nie byliśmy ujawniani w wynikach. Po kilku dniach odpadł pierwszy, po kilku dniach odpadł następny, po kilku dniach odpadł następny. Trzech z nas odpadł, zostałem sam. Dojechałem do mety na 4. miejscu, które oczywiście nie było ujawnione. W tym czasie, po 5 dniach, bo takie są przepisy, we francuskiej federacji motocyklowej złożyłem protest przetłumaczony na francuski ze wszystkimi załącznikami. W dzień jechałem, w nocy pracowałem. Wraz z moim prawnikiem z Warszawy, który jest polsko-francuską kancelarią. Dwie pierwsze instancje to są sędziowie na rajdzie. Tam oczywiście przegraliśmy od samego początku. Dwie kolejne instancje to jest francuska federacja, którym podlega organizator Dakaru. Tam przegrałem. Już byłem sam. Dwie kolejne instancje to jest międzynarodowa federacja, której podlega francuska federacja. I tak po 1,5 roku znalazłem się w najwyższym sądzie arbitrażowym w Lozannie. I sprawa nazywała się Rafał Sonnik przeciwko ASO, czyli największemu organizatorowi imprez sportowych w Europie, Francuskiej Federacji Sportów Motorowych i Międzynarodowej Federacji Sportów Motorowych, która notabene wydaje moją licencję międzynarodową. Wygrałem. Odzyskałem wszystko. Oddali mi wszystkie pieniądze na postępowanie, oddali mi wpisowe, ale nie o pieniądze chodziło. O co, proszę Państwa, chodziło w tym sporze? O honor sportowca. Oni sobie kompletnie nie zdawali sprawy, że to nie jest ani do kupienia, ani do zniszczenia, ani do wykrzewienia z uczciwego, porządnego zawodnika. Szczególnie myślę z Polaka, choć nie chciałbym tego akurat uznawać za główny element. Po 1,5 roku wygrałem pierwszą od 30 lat sprawę, którą zwyciężył zawodnik przeciwko federacjom w Trybunale Lozanny. Wyrok miał 42 strony i nie zostawił suchej nitki na przeciwnikach. Od samego początku nie mieli racji. Ci sędziowie doskonale wiedzieli, że nie mają racji
nie mają racji, dostali anonim od kogoś, kto był tam bardzo mocny, który zresztą jest w dokumentach. W międzyczasie, bo powiedziałem, że to trwało półtorej roku, a Dakar jest co rok, pojechałem na Dakar w 2013 roku. Po co? Wygrać Dakar. I dojechałem trzeci. Wtedy jeszcze ten proces się toczył i organizator myślał, że może wygra ze mną w tym procesie, bo wszystkie wcześniejsze decyzje, jak już mówiłem, były dla mnie niekorzystne, więc dopuścił mnie do rajdu bez stresu. Rok później, kiedy już był ten wyrok i musieli ogłosić, oddać pieniądze, ogłosić moje czwarte miejsce w Dakarze w 2012 roku, nie byli tacy szczęśliwi, ale ludzie byli za mną. Więc powiedzieli, dobra, no niech jedzie. Po co jechałem na Dakar w 2014 roku? Wygrać. I był to szósty Dakar, na który pojechałem. Byłem drugi. Nie będę Państwu opowiadał szczegółów, ale organizatorom bardzo zależało, żeby któryś z zawodników lokalnych wygrał, szczególnie gdyby to był Chilijczyk. I byli głuśni, ślepi na wszystko, co robiła ekipa tego zawodnika. Pamiętam taką sytuację na odcinku specjalnym w Andach, z wielkiej odległości widzę kurz. Dojeżdżam pomału, 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 po dwóch godzinach mniej więcej dopadam to źródło kurzu. Okazuje się, że mój główny przeciwnik, Chilijczyk, ma przeciętą oponę, no i jedzie oczywiście dużo wolniej, dogania. Jakie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że z boku dojechał samochód serwisowy i właśnie zanim do nich dojechałem, miałem odległość na wyciągnięcie ręki, wysiadło czterech facetów i zmieniał mu te koło. Za to jest 6 godzin do wykluczenia kawy. Ale było ich 5, ja byłem sam, nikogo innego. Więc podjechałem, zapytałem, co robią, oni powiedzieli stosownie po angielsku, znacie to słowo, i pojechałem dalej. Nic nie mogłem zrobić, mimo że z kolejnej takiej naprawy argentyńscy zawodnicy przynieśli mi do kolejnego biwaku, mówią, zobacz, mamy tu zdjęcia i film, co oni robią. Na każdym odcinku specjalnym mają legalny serwis. Nie można było niczego zrobić na tych zawodach. Wygrał, okej. Wygrał nieuczciwie, więc prawdę powiedziawszy, nie mam z tym żadnego problemu, bo kiedyś prędzej czy później ktoś mi to przypomni i będzie to bardzo bolesne. A przypominam mu to zapewne każdego dnia jego własne lustro. Pojechałem rok później na Dakar. Jak myślicie, po co? Wygrać. Wygrać. Ale nie wygrałbym tego Dakaru, gdyby nie to, co zrobiłem w ciągu roku po zajęciu drugiego miejsca, a przed tym kolejnym. Otóż przeanalizowałem wszystkie 6 Dakarów poprzednich. Doszedłem do wniosku, że nie przegrywam z moimi rywalami, tylko przegrywam sam ze sobą. Że nie wygrałem Dakaru wcześniej nie dlatego, że inni byli szybsi, tylko dlatego, że popełniałem błędy. W Dakarze 2014, tym, w którym byłem drugi, przegrałem o 1,5 godziny z całego rajdu, ale błędów popełniłem na 3,5 godziny. Więc zacząłem sobie zadawać pytanie, skąd się biorą te błędy i analizować. I doszedłem do wniosku niezbitego, że wynika to z braku snu. Bo głównym problemem i wyzwaniem na Dakarze jest to, że śpimy po 2, 3, 4, maksimum 4 godziny. Jesteśmy po kilku dniach kompletnie wyczerpani. Działamy na jakimś długu, który nawet trudno byłoby mi wyjaśnić. Okazało się, że jedynym sposobem, żeby spać dłużej, jest to, żeby roadbook, który mam na następny dzień, który służy do nawigacji i który musi być szczegółowo oznakowany, przygotowywał ktoś inny, a nie ja. Trwa to 2 do 4 godzin, jest najbardziej męczącą czynnością każdego wieczoru. Jednocześnie roadbook to jest największa odpowiedzialność, bo jeżeli się popełni w nim błąd, to zawodnik może zginąć. Dlatego każdy zawodnik od początku historii Dakaru, motocyklista i kładowiec, robi sobie ten roadbook sam. Ale ja miałem przyjaciela, Hiszpana, zawodnika, z którym już wcześniej wielokrotnie jeździłem. I on marzył o zwycięstwie w Dakarze, choć wiadomo było, że to jest poza jego zasięgiem. Spotkałem się więc z nim i mówię, Julian, jeśli pojedziesz ty i pojadę ja, to ani ja nie zwyciężę prawdopodobnie, ani ty. Jeśli jednak poświęcisz swoje marzenie, mojemu marzeniu, a wiesz dobrze, że z nas dwóch tylko ja mam szansę w Dakarze zwyciężyć, bo ty jedziesz około 15-20 miejsca i nie bijesz się, przepraszam za proste słowo, do 10. Tylko tak mamy szansę wygrać. Julian płakał.
na Dakarze mężczyźni płaczą. Dakarowcy się nie wstydzą płakać. Płakał miesiąc, dwa, po dwóch miesiącach zadzwonił i powiedział: OK, będę robił dla Ciebie robótę. I tak zrobiliśmy. Każdego wieczoru, wjeżdżając do biwaku, dostaje się surowy taki czarno-biały lodówka, rolkę na następny dzień. Ja szedłem spać po niezbędnych czynnościach i spałem 6, 6,5 godziny, a nie 3, 2 czy 4, tak jak w poprzednich Dakarach. A Julian siedział i robił lodówkę. Rano mi o nim mówił, ale jeżeli popełniłby błąd, to ja bym zginął. Albo byłby daleko. Więc musiałem mu zaufać bezgranicznie. Dzięki temu wygrałem Dakar. Bo popełniłem już nie 3,5 godziny błędów przez cały rajd, tylko półtorej, a wygrałem go 3. Znakomita większość zawodników, właściwie we wszystkich dyscyplinach sportu, szczególnie w motorsporcie, marzy o tym, żeby na kasku mieć któreś najbardziej rozpoznawanych marek. Taką najbardziej rozpoznawaną marką w motorsporcie jest Red Bull oczywiście. Ale jest ich wiele. Wszyscy zawodnicy w Polsce marzą, żeby mieć na kasku Orlen i Werner, bo jest to, jak wiadomo, największa firma sponsorująca motorsport w Polsce. W moim życiu były dwa takie epizody. Jeden w 2011 roku, o czym Państwu już mówiłem, i drugi w 2016 roku, czyli półtorej roku temu. I rzeczywiście, jak tak się zastanowić, to są to brandy, znaki, marki, z których powinniśmy w Polsce być dumni, bo jeszcze nikt, jeszcze 20 parę lat temu nikt nie miał nadziei, że coś, co się wówczas nazywało, kto pamięta, CPN, Centrala Produktów Naftowych, będzie kiedyś powodem do dumy. A jest, bo to dobra firma, mimo że państwowa. Najgorsze, co może spotkać zawodnika, a kask jest najważniejszą jego częścią, to wypadek z uderzeniem głową. Chcę Państwu pokazać kask, który uratował mi życie w Brazylii na Mistrzostwach Świata. Przy około 120 km na godzinę ładnie wysadził, jak się to mówi w naszym żargonie. Jest, kask jest popękany, był wbity do środka, to karbonowy kask, ale moja głowa jest cała. To było 470 km przed metą tego odcinka specjalnego i dojechałem do mety, mimo że byłem bardzo mocno pokiereszowany. Nie było już na nim Orlenu ani Werwy, ale uratował moją głowę i moje życie. Więc zachowam go na zawsze i zawsze będę ambasadorem FIA i FIM, czyli naszych dwóch federacji, właśnie jednej ze złotych reguł. Proszę jeździć w kasku. Na hulajnodze, rowerze, na nartach, deskorolce, na motocyklu i na wszystkim, co się porusza poza może samochodem. Proszę, używajcie kasku. Nikt mi za to nie płaci, że to robię, ale robię to z przekonania, sami możecie się przekonać, że takie sytuacje są po prostu zero-jedynkowe. Albo żyjemy, albo giniemy. Jednak najważniejsze, co chciałem Państwu pokazać, to kask, który jest wynikiem moich życiowych wyborów. Ponieważ jest, reprezentuje najważniejsze wartości, jakie nas, Polaków, powinny łączyć. Serducho Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedyś tutaj był orzeł. Orła przeniosłem na kładę. Dlaczego? Bo orzeł symbolizuje społeczeństwo. A serce wośku symbolizuje społeczeństwo solidarne. Solidarność tych, którym się powiodło, jak my, z tymi, którzy nie zdążyli wsiąść do pociągu i którym jest pod górę i ciężej. Dlatego dla mnie wośk to jest symbol solidarności Polaków, czegoś, co zmieniło świat, wartości, którą pokazaliśmy światu jako najważniejszą część patriotyzmu. Jest się mama. To jest ponad 2000 dzieciaków. To jest ponad 2000 dzieciaków. Otóż ten pierwszy McDonald's, w który zainwestowaliśmy pierwsze miliony dolarów, powstał przy ulicy Floriańskiej 55 w Krakowie, w kamienicy księży misjonarzy, którzy za te pieniądze, które dostali od nas, reaktywowali ośrodek wychowawczy dla dzieci. Wtedy zgłosiło się ponad 200 dzieci.
Dzisiaj mamy ponad 2300 wychowawców i ponad 30 milionów złotych rocznego budżetu, który jest budżetem społecznym. To jedna z najlepszych firm społecznych w Polsce, a ja jestem jej partnerem od 1992 roku, kiedy pierwsze zarobione na McDonald's pieniądze poszły dla polskich dzieci. Dodam, że dla tych dzieci, którym w życiu jest najtrudniej, to są dzieci z rodzin bardzo, bardzo ułomne. Bez szczegółów, bo każdy potrafi sobie wyjaśnić, co mam na myśli. Jest niezwykle ważny znak. Polak National Team to jest pierwsza reprezentacja krajowa w sportach uznawanych za indywidualne. Bo kiedy ja kończę prolog, Adam Małysz wjeżdża na niego, więc mogę mu powiedzieć to, co członek drużyny mówi innemu członkowi drużyny, żeby uniknął wypadku albo zrobił dobry wynik. Jesteśmy reprezentacją Polski, choć teraz trochę w hibernacji w obecnych warunkach, jednak przez wiele rajdów pomagaliśmy sobie i w ten sposób Krzysiek Kołowczyk był trzeci w Dakarze i był to jego życiowy wynik. Adam Małysz był w pierwszej dziesiątce, a w efekcie 13 i to też był jego życiowy wynik. W ten sposób pokazaliśmy 60 paru innym krajom startującym w Dakarze, że można być reprezentacją narodowych sportów uznawanych za indywidualne. Dzisiaj reprezentacje Rosji, Białorusi, Ukrainy, Francji startują w tym rajdzie pod podobnymi szyldami. Ale my byliśmy pierwsi. Nazwisko i grupa krwi. Bo kiedy na koniec każdego z przyczyn schodzi się ze sceny, zostaje tylko nazwisko i tylko wasza ocena. Robimy rzeczy wielkie. W chwili obecnej jestem inwestorem jednego z największych placów budowy w Europie. Budujemy inwestycje za setki milionów, w efekcie za miliardy. Realizujemy swoje pasje, sięgamy tam, gdzie cały świat sięga marzeniami. A my potrafimy tam sięgnąć. Dzielnych Polaków, obdarzonych genem dzielności, jest wśród nas całkiem sporo. Wystarczy poczytać. Nazwisk jest naprawdę wiele. Najczęściej są to indywidualności. To wszystko daje nam słowo, poczucie, o którym zapowiedziałem, że będę na końcu. Już daje nam satysfakcję, proszę Państwa. Pamiętajmy, robimy w życiu wielki wysiłek, żeby na końcu spojrzeć w lustro z satysfakcją. Jest jednak coś, co w życiu konieczne jest do szczęścia, bo przecież na satysfakcji życie się nie kończy. Żeby być szczęśliwym, musimy mieć dzieci. Tego Państwu serdecznie życzę.